Nowy Sącz włącza się w akcję Rowerowa Stolica Polski. Projekt rekreacyjno-sportowy prowadzony przez Aktywne Miasta ma na celu promowanie aktywnego wypoczynku i oczywiście turystyki rowerowej. Miasto, które wygra rywalizację i będzie mieć na swoim koncie najwięcej kilometrów, zyska Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Będziemy kręcić kilometry nadal Nowy Sącz Rowerową Stolicą Polski. To będzie program, który już był zainicjowany w zeszłym roku. Wtedy Nowy Sącz już się pokazał na tej mapie rowerowej Polski, a w tej chwili mam nadzieję, że błyśniemy jeszcze wyżej. Póki co cała akcja jest na etapie treningu. Tak będzie do 21 maja. Rywalizacja rozpocznie się od 1 czerwca i będzie prowadzona cały miesiąc. Obecna rywalizacja nalicza kilometry tak jak one lecą, można powiedzieć. Natomiast w głównej rywalizacji będzie to, czy ilość tych kilometrów, które nakręcimy, będzie dzielona przez ilość mieszkańców, więc to jest uczciwa rywalizacja i bardzo taka miarodajna, więc tutaj nie jest tak, że duże metropolie od razu mają na starcie większą szansę. Nie. A kręcić kilometry dla Nowego Sącza może każdy, niezależnie od miejsca przebywania. Wystarczy pobrać specjalną aplikację. Wystarczy pobrać aplikację Aktywne Miasta. Tam trzeba się zalogować albo przez Facebooka, albo przez maila. I jak zaczynamy kręcić kilometry, jeździć na rowerach, wystarczy wtedy tą aplikację włączyć. Jak skończymy, wtedy ją wyłączamy. Trzeba wtedy zaakceptować tamtą aktywność i w sposób automatyczny ona nam się nalicza na nasze konto. Dla najaktywniejszych rowerzystów kręcących kilometry dla Nowego Sącza przewidziano nagrody. Będziemy mieć kilka albo kilkanaście nawet nagród. Te najważniejsze to jest za największą ilość przekręconych kilometrów, czy nakręconych kilometrów na rowerze dla miasta Nowego Sącza, to będzie voucher na 1500 zł, drugi 1000 zł, trzecia nagroda to jest 500 zł. Te nagrody będą do zrealizowania na terenie Nowego Sącza w sklepach bądź serwisach rowerowych. To też taka ważna informacja, żeby tutaj pobudzać nasz rynek sądecki i pieniędzy nie wyprowadzać na zewnątrz. Nagrody otrzymają także 3 najaktywniejsze kobiety, 3 najaktywniejszych mężczyzn oraz najmłodszy i najstarszy uczestnik akcji. Warto więc przyjąć wyzwanie i wziąć udział w zabawie. Nowy Sącz na liście rankingowej akcji Rowerowa Stolica Polski zajmuje obecnie 9. pozycję.